Adhortacja Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II, Reconciliatio et Penitentia, o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła, opublikowano 2 grudnia 1984 roku. Czyta Paweł Teperski, Brat Mniejszy, Kapucyn. Audio numer 1. Wprowadzenie. Powstanie i znaczenie dokumentu. Mówienie o pokucie i pojednaniu jest dla współczesnych mężczyzn i kobiet wezwaniem do odnalezienia na nowo, w przekładzie na ich własny język, owych słów, którymi nasz zbawiciel i mistrz Jezus Chrystus zechciał rozpocząć swoje przepowiadanie. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Czyli. Przyjmijcie radosną nowinę o miłości, o przybraniu za synów Bożych, a więc o braterstwie. Dlaczego Kościół powraca do tego tematu i tego wezwania? Pragnienie lepszego poznania i zrozumienia współczesnego człowieka i świata, rozwiązania ich zagadki i odsłonięcia ich tajemnicy, rozpoznania zaczynów dobra i zła, które w nich działają, już od pewnego czasu skłania wielu ludzi do zwrócenia ku temu człowiekowi i temu światu uważnego spojrzenia. Jest to spojrzenie historyka i socjologa, filozofa i teologa, psychologa i humanisty, poety i mistyka. Jest to nade wszystko zatroskane, choć pełne nadziei spojrzenie pasterza takie spojrzenie widoczne jest w sposób wybitny na każdej stronicy doniosłej Konstytucji Dusz Pasterskiej Soboru Watykańskiego II. Gaudium et Spes o Kościele w świecie współczesnym, a zwłaszcza w jej obszernym i wnikliwym wprowadzeniu. Widoczne jest ono ponadto w licznych dokumentach podyktowanych mądrością i miłością pasterską moich czcigodnych poprzedników których wielkie pontyfikaty zostały naznaczone historycznym i profetycznym wydarzeniem soboru powszechnego watykańskiego II niestety przed wzrokiem pasterza podobnie jak przed wzrokiem innych ludzi wśród różnych cech znamionujących współczesny świat i współczesną ludzkość jawi się obecność licznych głębokich bolesnych podziałów świat rozbity Podziały te ujawniają się w stosunkach pomiędzy poszczególnymi ludźmi, pomiędzy grupami, a także w wymiarze większych zbiorowości. W gorączkowym dążeniu do hegemonii narody powstają przeciwko narodom, istnieją bloki przeciwstawne sobie państw. Bez trudu można określić konflikty znajdujące się u korzeni rozdarcia, które zamiast być rozwiązywane na drodze dialogu, zaostrzają się w konfrontacji i sporach. Badając czynniki sprawcze podziału, uważni obserwatorzy stwierdzają wielką ich różnorodność, od rosnącej nierówności zachodzącej pomiędzy grupami, klasami społecznymi i krajami po zagorzałe antagonizmy ideologiczne, od przeciwstawnych interesów gospodarczych do polaryzacji politycznej, od różnic szczepowych do dyskryminacji z przyczyn społeczno-religijnych zresztą niektóre, dziejące się na oczach wszystkich, fakty są jakby żałosnym obliczem podziału, z którego się wywodzą, odsłaniając jego powagę z całą wyrazistością. Spośród tak wielu bolesnych zjawisk społecznych naszych czasów, można tu przypomnieć: Pierwsze, deptanie podstawowych praw osoby ludzkiej, a przede wszystkim Prawa do życia i do egzystencji godnej człowieka, co jest tym bardziej oburzające, gdy towarzyszy temu niespotykana dotąd często retoryczna obrona tych właśnie praw. Drugie. Zasadzki i naciski stosowane przeciwko wolności jednostek i zbiorowości, nie wyłączając wolności posiadania, wyznawania i praktykowania własnej wiary, która to wolność jest może bardziej naruszana i zagrożona. Trzecie. Różne formy dyskryminacji rasowej, kulturalnej i religijnej. Czwarte. Przemoc i terroryzm. Piąte. Stosowanie tortur oraz niesprawiedliwych i bezprawnych form represji. Szóste. Nagromadzenie broni konwencjonalnej bądź atomowej wyścig zbrojeń przy wielkim nakładzie środków, które mogłyby służyć. Ulżeniu niezawinionej nędzy ludów o niższym poziomie społecznym i ekonomicznym. Siódme. Niesprawiedliwy podział zasobów świata i dóbr cywilizacji, osiągający swój szczyt w danym modelu organizacji społecznej, który sprawia, że coraz bardziej powiększa się różnica między warunkami życia ludzi bogatych i ludzi biednych. Przewrotna siła tego podziału. Czyni ze świata, w którym żyjemy, świat rozbity już u samych jego podstaw. Z drugiej strony, nie należy się dziwić, że w samej kulturze Kościoła, który nie utożsamiając się ze światem, ani nie będąc ze świata, jest jednak wszczepiony w świat i prowadzi dialog ze światem, dostrzega się echa i znaki podziału, który rani społeczeństwo ludzkie. Poza rozłamami wśród wspólnot chrześcijańskich, Nękającymi je od wieków, Kościół dzisiaj w swym łonie tu i ówdzie doświadcza podziałów między składającymi się nań i uzupełniającymi komponentami, które spowodowane są odmiennością spojrzenia lub wyboru na polu doktrynalnym i pastoralnym. Również te podziały mogą niekiedy wydawać się nieuleczalne. Jakkolwiek rozdarcia te wywołują wrażenie już na pierwszy rzut oka, to jednak tylko sięgając w głąb można wyodrębnić ich przyczynę. Tkwi ona w wewnętrznej ranie człowieka. W świetle wiary nazywamy ją grzechem. Począwszy od grzechu pierworodnego, który każdy nosi w sobie od urodzenia jako dziedzictwo otrzymane od praojców, aż po grzech, który popełnia nadużywając własnej wolności. Tęsknota za pojednaniem. Już jednak to samo badawcze spojrzenie, jeżeli dość przenikliwe, docierając do samej istoty podziału, odkrywa u ludzi dobrej woli i u prawdziwych chrześcijan wyraźne pragnienie, by naprawić pęknięcia, zabliźnić rany i aby na wszystkich poziomach przywrócić zasadniczą jedność. Pragnienie takie wywołuje u wielu prawdziwą tęsknotę za pojednaniem, nawet jeżeli to wyrażenie nie jest używane. To, że pojednanie mogłoby się stać doskonałą dźwignią prawdziwej przemiany społeczeństwa, dla jednych jest niemal utopią, podczas gdy dla innych stanowi przedmiot mozolnych osiągnięć, a zatem cel, który po poważnym zaangażowaniu myśli i czynów można osiągnąć. W każdym przypadku dążenie do szczerego i trwałego pojednania jest niewątpliwie w naszym społeczeństwie czymś istotnym, jako odbicie niezłomnej woli pokoju. Jest ono choć brzmi to paradoksalnie, tak żywotne, jak groźne są czynniki podziału. Jednakże pojednanie nie może być mniej głębokie niż sam rozłam. Tęsknota za pojednaniem i ono samo będą w takiej mierze pełne i skuteczne, w jakiej zdołają uleczyć ową pierwotną ranę, będącą źródłem wszystkich innych, czyli grzech. Spojrzenie synodu. Każda zatem instytucja czy organizacja nastawiona na służenie człowiekowi i której celem jest zbawienie człowieka, rozumianego w jego podstawowych wymiarach winny wnikliwie zgłębić sprawę pojednania po to, ażeby zrozumieć jego znaczenie i pełny zakres oraz wyprowadzić z tego konieczne wnioski praktyczne. Z takiego spojrzenia nie mógł Kościół Jezusa Chrystusa zrezygnować. Z poświęceniem matki i mądrością nauczyciela, zatroskany i czujny pilnie szuka on w społeczeństwie nie tylko oznak podziału, ale i mniej wymownych i ważnych oznak dążenia do pojednania. Kościół wie bowiem, że jemu w sposób szczególny została dana możliwość i powierzone posłannictwo ukazywania prawdziwego, głębokiego religijnego znaczenia i pełnego wymiaru pojednania, oraz już przez to samo przyczynia się do wyjaśnienia podstawowych kategorii jedności i pokoju. Moi poprzednicy nieustannie głosili pojednanie, zachęcali do pojednania całą ludzkość, wszystkie stany, każdą cząstkę wspólnoty ludzkiej, w której dostrzegali rozdarcie i podział. Ja także, kierowany wewnętrznym nakazem, pochodzącym, jestem o tym przekonany, z Bożego natchnienia i zgodnym zwołaniem ludzkości, pragnąłem w dwojaki sposób, jednakowo uroczysty i zobowiązujący, ukazać temat pojednania w całej ostrości najpierw zwołując szóstą sesję generalną synodu biskupów a następnie czynąć zeń ośrodek roku jubileuszowego ogłoszonego dla uczczenia 1950 rocznicy odkupienia wyznaczając synodowi temat podzielałem w zupełności opinię zawartą w sugestiach wielu moich braci w biskupstwie to znaczy Wybrałem ów tak bogaty temat pojednania w ścisłym powiązaniu z tematem pokuty. Termin i samo pojęcie pokuty są bardzo złożone. Jeżeli powiążemy je z metanoja, do której odwołują się synoptycy, wówczas pokuta oznacza wewnętrzną przemianę serca pod wpływem Słowa Bożego i w perspektywie Królestwa Boga. Ale pokuta oznacza również przemianę życia zgodnie z przemianą serca. I w tym znaczeniu czynienie pokuty dopełnia się w owocach pokuty godnych nawrócenia. Całe życie staje się procesem nawrócenia, a zatem zmierza do stałego postępu ku lepszemu. Czynienie pokuty zatem jest czymś autentycznym i skutecznym jedynie wówczas, gdy wyraża się w aktach i czynach pokuty. W tym sensie pokuta w chrześcijańskim słowniku teologicznym i duchowym oznacza ascezę. To jest konkretny i codzienny wysiłek człowieka, wspartego łaską Bożą, aby stracić swe życie dla Chrystusa, co jest jedynym sposobem, aby je zyskać, aby porzucić dawnego człowieka i przyoblec człowieka nowego, aby przezwyciężać w sobie to, co cielesne, by zwyciężyło to, co jest duchowe, aby nieustannie wznosić się od rzeczy, które są na ziemi do tych, które są w górze, gdzie przebywa Chrystus. Pokuta jest zatem nawróceniem, które przechodzi z serca do czynów, a więc do całego chrześcijańskiego życia. W każdym z tych znaczeń pokuta jest ściśle połączona z pojednaniem, ponieważ pojednanie się z Bogiem, z sobą samym i z innymi zakłada pokonanie radykalnego rozdarcia, którym jest grzech. Dokonuje się to jedynie poprzez wewnętrzną przemianę, czyli nawrócenie, które owocuje w życiu poprzez uczynki pokutne. Dokument będący podstawą prac synodu, zwany także lineamenta, przygotowany jedynie w celu ukazania tematu i podkreślenia w nim pewnych zasadniczych aspektów. Umożliwił wspólnotom kościelnym na całym świecie rozważanie przez blisko dwa lata tych aspektów zagadnienia nawrócenia i pokuty, które interesują wszystkich i zarazem czerpanie z niego nowego zapału do życia i do chrześcijańskiego apostolstwa. Rozważanie to zostało pogłębione następnie w bezpośrednim przygotowaniu do prac synodalnych dzięki instrumentum laboris który został rozesłany niezwłocznie biskupom i ich współpracownikom. Przez cały wreszcie miesiąc ojcowie synodu, wspomagani przez osoby powołane do udziału w posiedzeniach synodalnych, rozpatrywali z wielkim poczuciem odpowiedzialności sam temat oraz liczne i zróżnicowane zagadnienia z nim związane. Z obrad, ze wspólnych dociekań, z mozolnego i dokładnego poszukiwania zebrano wielki i cenny skarb którego istotne treści zostały zawarte w końcowym propozycjones. Spojrzenie synodu nie pomija aktów pojednania, pewne z nich przechodzą jakby niezauważone w swej powszedniości, które w różnej mierze służą usuwaniu niezliczonych napięć, przezwyciężaniu rozlicznych konfliktów i pokonywaniu małych i wielkich podziałów, przywracając jedność. Głównym jednak przedmiotem troski Synodu było odnalezienie w głębi tych poszczególnych aktów ich ukrytego korzenia, pojednania, rzecz można, źródłowego, które dokonuje się w sercu i w świadomości człowieka. Charyzmat i zarazem oryginalność Kościoła w tym, co dotyczy pojednania, niezależnie od poziomu, na jakim ma się ono dokonywać, tkwią w tym, że sięga on zawsze do owego pojednania źródłowego. Na mocy bowiem swego zasadniczego posłannictwa Kościół poczuwa się do obowiązku dotarcia do korzeni pierwotnego rozdarcia grzechowego, aby uzdrowić w nich i poniekąd przywrócić także pojednanie pierwotne, będące skuteczną zasadą każdego prawdziwego pojednania. To też Kościół miał na myśli i za pośrednictwem synodu przedłożył. O tym pojednaniu mówi Pismo Święte, zachęcając nas do czynienia wszelkich wysiłków zmierzających w tym kierunku. Mówi nam jednak również, że jest ono przede wszystkim miłosiernym darem Boga dla człowieka. Historia zbawienia całej ludzkości i każdego człowieka w każdym czasie jest przedziwną historią pojednania, w której Bóg jako Ojciec przez krew i krzyż swego wcielonego Syna pojednał z sobą świat. Rodząc w ten sposób nową wspólnotę pojednanych. Pojednanie staje się konieczne, gdyż przez grzech nastąpił rozłam, z którego wywodzą się wszystkie inne formy rozłamu wewnątrz człowieka i wokół niego. Pełne pojednanie jednak wymaga koniecznie uwolnienia od grzechu, który musi być całkowicie wykorzeniony. A zatem, ścisła wewnętrzna więź głęboko łączy nawrócenie i pojednanie. Niemożliwe jest rozdzielenie tych dwóch rzeczywistości, czy też mówienie o jednej, a przemilczanie drugiej. Synod mówił równocześnie o pojednaniu całej rodziny ludzkiej i o nawróceniu serca każdego człowieka, o jego powrocie do Boga, pragnąc dać wyraz przekonaniu i głosić, że jedność ludzi nie dokona się bez wewnętrznej przemiany każdego z osobna. Osobiste nawrócenie jest konieczną drogą do zgody pomiędzy ludźmi. Gdy Kościół ogłasza radosną nowinę o pojednaniu, czy też proponuje urzeczywistnienie jej przez sakramenty, wykonuje prawdziwie swą funkcję prorocką, ujawniając zatrute źródła wszelkiego zła w człowieku, wskazując gdzie są korzenie podziału i budząc nadzieję na przezwyciężenie napięć i konfliktów. Aby doprowadzić do braterstwa, zgody i pokoju na wszystkich poziomach i we wszystkich klasach i warstwach ludzkiej społeczności. Kościół przemienia dziejową sytuację nienawiści i przemocy w cywilizacji miłości. Ofiarowuje wszystkim ewangeliczną i sakramentalną zasadę pierwotnego i podstawowego pojednania, z którego wezmą początek wszelkie inne znaki czy akty pojednania. Również na poziomie społecznym. O tym właśnie pojednaniu, które jest owocem nawrócenia, mówi obecna adhortacja apostolska. Jak to miało bowiem miejsce na trzech poprzednich zebraniach Synodu, także tym razem sami ojcowie zechcieli powierzyć biskupowi Rzymu, pasterzowi Kościoła Powszechnego i głowie kolegium biskupiego jako przewodniczącemu Synodu wnioski końcowe pracy synodalnej. Jako doniosły i wdzięczny obowiązek mego posługiwania, przyjąłem zadanie zaczerpnięcia z olbrzymiego bogactwa synodu, aby ofiarować ludowi Bożemu owoc samego synodu orędzie doktrynalne i pastoralne na temat pokuty i pojednania. W pierwszej przetoczęści zajmę się Kościołem spełnianej przez niego misji jednania w dziele nawracania serc do ponownego spotkania człowieka i Boga człowieka z bratem, człowieka z całym stworzeniem. W drugiej części przedstawiona zostanie podstawowa przyczyna każdego rozłamu, czyli podziału pomiędzy ludźmi i przede wszystkim w odniesieniu do Boga, to jest grzech. W końcu wskaże te środki, które pozwalają Kościołowi popierać i ożywiać pełne pojednanie ludzi z Bogiem, a w konsekwencji ludzi pomiędzy sobą. Dokument, który teraz przekazuje synom i córkom Kościoła, a także wszystkim wierzącym czy niewierzącym, którzy patrzą na Kościół z zainteresowaniem i bez uprzedzeń, chce być należną odpowiedzią na prośbę synodu. Jest on jednak również, muszę to stwierdzić i w imię prawdy i sprawiedliwości, dziełem samego synodu. Treść każdej stronicy wywodzi się bowiem z niego. Z dalszych i bliższych do niego przygotowań, z dokumentu roboczego, z wypowiedzi w auli synodalnej i w cirkuli minores, a nade wszystko z 63 propozycjones. Jest w nim zawarty owoc wspólnej pracy ojców, wśród których nie zabrakło przedstawicieli Kościołów Wschodnich, których dziedzictwo teologiczne, duchowe i liturgiczne jest tak bogate i czcigodne również w interesującej nas dziedzinie. Poza tym rada sekretariatu Synodu na dwóch ważnych posiedzeniach oceniła rezultaty i orientację zebrań synodalnych zaraz po ich zakończeniu, aby ujawnić dynamikę wyżej wspomnianych propozycjones, a następnie wskazała, jak najlepiej można zredagować niniejszy dokument. Wdzięczny jestem wszystkim, którzy wykonali tę pracę. Wiernym memu posłannictwu pragnę przekazać to, co w skarbie doktrynalnym i pastoralnym synodu wydaje mi się opatrznościowe dla życia wielu ludzi w tej wspaniałej i trudnej godzinie dziejowej. Warto to uczynić i rzecz będzie miała szczególne znaczenie, gdy jeszcze żywe są wspomnienia roku świętego, całkowicie przeżywanego pod znakiem pokuty, nawrócenia i pojednania. Oby ta adhortacja, powierzona braciom w biskupstwie oraz ich współpracownikom, kapłanom i diakonom, zakonnikom i zakonnicom, wszystkim wiernym, ludziom prawego sumienia, była nie tylko narzędziem oczyszczenia, wzbogacenia i pogłębienia osobistej wiary, ale również zaczynem wzrostu w sercu świata, pokoju i braterstwa, nadziei i radości. Tych wartości które mają swój początek w Ewangelii usłyszanej i przyjętej, przemyślanej, praktykowanej i przeżywanej dzień po dniu na wzór Maryi, matki naszego pana Jezusa Chrystusa, przez którego podobało się Bogu pojednać wszystko ze sobą.